My tu ledwo skończyliśmy odcinek. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja tu wszystko kontroluję, tata, ty się nic nie ma. Tak, ale muszę być. Ale musisz być czujny. Dobrze, słuchajcie. Już nie mieliśmy dzisiaj nic nagrywać, ale przed chwilą wyleciał Maciej z salonu i mówi: Remik, podjeżdżajcie do TS-a, bo jest przedpremierowo czwórka TS4, który po prostu możemy premierowo wam pokazać. Ten model jest, dopiero mogą go klienci zamawiać. On jest takim objazdowym modelem, który jeździ po salonach wszystkich TS-a w Polsce. Klienci przyjeżdżają i zamawiają. Pojeździć nim nie będziemy mogli, ale będziemy mogli go zobaczyć, a więc myślę, że taki szybki odcinek, ale dla fanów motoryzacji coś ciekawego, bo jak pokazujemy coś w piersi, to na pewno to bardzo fajnie wygląda. No to co, czołóweczka i lecimy. Nie wypuszczę ciebie z rąk, będziemy latać całą noc, zabiorę ciebie na wakacje, które trwają. Elegancko wyjdzie, dwa vlogi motoryzacyjne pod rząd. Wczoraj dostaliście Citroena, dzisiaj dostajecie klasę premium Citroena, czyli DS. DS już jeden odcinek było o DS-ie, bardzo wam się spodobał. Zresztą to było moje pierwsze odkrycie tego samochodu, takie trochę, że jak do mnie napisał Maciej, pamiętam na Instagramie: Remik, przyjedźcie do DS-a, to ja gdzieś byłem w grubym szoku, do czego mamy przyjechać? A się okazało, że to naprawdę fajna premium marka i dzisiaj właśnie będziemy oglądali czwóreczkę przedpremierowo. Tata pierwszy raz w ogóle zobaczy DS-a na oczy, zobaczy wszystkie samochody, bo nie tylko czwórkę, poogląda sobie, a my się skupimy na czwórce. Pojeździć nie pojeździmy, od razu mówię, a więc jeżeli ktoś czeka za jazdą, to się nie doczeka, bo tym samochodem po prostu jeszcze jeździć nie można. Zmęczony jesteś, widzę. Ja nie, szczęśliwy jestem. Wreszcie mnie wziąłeś, kurwa, bo najchętniej byś mnie tylko odprowadził ostatni raz i byś już nie miał problemu. Musi mnie raz po raz zabierać. Nie za często, bo za często to też się. To w komentarzach piszcie, jak chcecie więcej odcinków z dziadkiem, to byś. No jak, to nie powinien swego tatę zabrać? Raz po raz, nie za często? No, komentarz. Dwa razy w miesiącu? No. Komentarz. No. Najlepsze jest to, że my wszędzie po tych wszystkich salonach, po tych wszystkich vlogach motoryzacyjnych, wszędzie podjeżdżamy BMW. No jest grój, bo powinien zmieniać tą firmę, pod którą podjeżdżam. No właśnie, no. To powinni tak nam dawać furę na, przed wjazdem. Przed wjazdem, nie? No, no. A my wszędzie wjeżdżamy BMW, tylko teraz nie wiadomo jakim modelem, ale na pewno BMW. No. Coś delikatnie zjeść, bezglutenowo, w maku jest ciężko, ale można zawsze klopsa wyciągnąć i zjeść z samego kotleta bez bułki. Idealnie. Teściowa zmarła. No. Jak byłeś na wycieczce, byłeś teściową w Izraelu. No. I oni mówią, płaczesz i to, a ty z Ameryki jesteś i teraz ile kosztuje wysłanie tych zwłok? Dziękuję. Trudne to wszystko, oni mówią 50 tysięcy dolarów, a jak tu na miejscu to 500. On tak płacze, to on mówi, to lepiej wyślijcie do domu, do Ameryki. No ale czemu jak tam 50 i to? Mówi, bo tu jak jednego pochowali, to po trzech dniach zmartwychwstał. Już tak nie chcę tej teściowej widzieć, mówi, kurwa, to już wlepi te 50 tysięcy, ale żeby już nie zmartwychwstała. O, znajome miejsce. Dzień dobry, a więc tak, to jest TS3, a my chcemy. A to jest ten, tak jest, to jest premierowy samochód. No. No, widzisz, jakie to są auta, tata. No. Patrz to, klamka sama wyjdzie. Syk, no kur. Trzeba iść w tym kierunku. Siadaj, idę. Ale to są samochody. Nie, no i możesz iść, bo gdzie tego to lepszy. No ja wiem. No. Wejdź z tamtej strony. Ło, kurczę. No. Pięknie. Ja pierniczę. To jest, ale oni po prostu tak te auta. No. Teraz to się chyba nie włączy, bo będzie musiał być kluczyk. Ale to kluczyk zaraz nam Daniel da. No wam powiem, że jest takie wykończenie tego auta. Tak mi się podoba, już mi się podobał. No. Bo DS7 już pokazywaliśmy. Jeszcze wam pokażemy w kolejnym odcinku DS9 na pewno, ale DS9 będziemy jeździć. No a tym nie ma jak pojeździć. Ale po prostu zobacz, jakie to jest wszystko wykończone. Nie wiem, ale myślę, że pod 200 koła już będzie kosztował. Zaraz zobaczymy. I tak będzie chyba kosztował. No. Zobaczmy bagażnik.
leci sam oczywiście, 12 V, cyk. Zaraz zobaczymy w ogóle, jak te tylne siedzenia się składa. Zobaczcie, co tu mamy. Jakieś narzędzia tu będą. Oczywiście hak do holowania. Tradycyjnie. Myślę, że to jest standard akurat. Bagażnik, no co? Średniej wielkości. Ale klapa sobie ładnie sama leci. Tył. Autka. No, czyli czteroosobowe, nie, pięcioosobowe, są trzy pasy, jest pięcioosobowe, ja se usiądę, zobaczę jak miejsce, o, w głowę się uderzyłem, patrzcie, a ja jestem niski, nie, a ja się dygłem w głowę, wiesz, a jestem niski. Bo że źle wchodzi. Nie, no słuchajcie, no ja jestem niski, ale myślę, że kurde jednak średnio, nie, pięć osób tutaj to w ogóle odpada, to w ogóle odpada, chyba że trójka dzieci, no ale to jest małe auto, nie. Na napoje, fajnie, elegancko, tu na jakiś długopis może jakaś kanapeczka, skóra oczywiście, wszystko, tapicy, wykończenie to jest petarda, nie? Tutaj mamy USB, fajne autko, super. Coś innego dokładnie. I na kiedy je można zamawiać? Na tą chwilę grudzień, styczeń dostępność. Jeżeli grudzień, styczeń. Jeżeli zamówili autko we wrześniu, no to no. W tych granicach. Podejdziemy, zaraz małą kalkulację sobie zrobimy. Ja chcę sobie jeszcze je trochę pooglądać, ale jakbyś dał mi, Daniel, kluczyk, by było perfekcyjnie. Dobra. Dobra? Super. To ja usiądę się. Siadaj z boku, tata. Mega designersko można powiedzieć, bo to są szyby, nie? Blokadę tylnych szyb dla dzieci. No i zamykanie, otwieranie samochodu. Kierownica wielofunkcyjna, assist, czyli myślę, że to jest tak zwany Disktronic z Mercedesa, bym powiedział, czyli będzie trzymał nam prędkość w tom i z powrotem. Odbieranie telefonu, elegancko. Zobaczcie, jakie kluczyki, bo to też warto pokazać. No wiara się jara kluczykami. To kluczyk jako ozdoba. Jako ozdobę, dokładnie. Jako broszkę odpalamy. Zaczekajcie, bo ja mam zawsze problem, gdzie się odpala samochody. I teraz mamy tą samą zagadkę. Jak myśl, o tu patrz. No. Wow. Już wiemy, że panel jest dotykowy, bo już widzieliśmy to w DS7, ale ogólnie cały design tutaj, cała automatyka naprawdę... Ja nie wierzę w to, ja mówię, czy to jest jakiś guzik, wiesz co to jest, tata? Nie. Nawiew tędy leci, no zobacz. No właśnie. Nie? Ale jaja. I tak do góry, tak na dół, na boki nie idzie zrobić jednak, ale zobaczcie to, ja mówię, kurde, plus minus jakiś, myślałem, że wieś dźwięk, a tutaj... Może tym idzie coś robić na boki. A masz rację, nie, to zwiększa, zmniejszasz. Aha. Bardziej tym, temperaturę tym się będzie robiło, dokładnie. I sobie tu ustawiasz 21, obieg zamknięty, max, podgrzewanie szybki, podziękujemy. O, bardzo ładnie, mega sportowa jest ta deska ogólnie, tu też na pewno idzie ją zmieniać, ale to już się tym dzisiaj nie poba... O kurde, tu jest jakiś bajer. Co to jest? Lewik. No, co? Jak myślisz? No, gdzie to? Tej, no to się trzeba zapytać, bo tu normalnie sobie rysujemy. Może zapisujesz? Tutaj mamy ale jaka głęboka! Te i jest nawiew zimny, dotknij, włóż rękę. A, to może sobie włożyć jakieś... No. No jestem ciekaw ceny. Zaraz pójdziemy poznać cenę. Tylko jeszcze chcę tu chwilę popatrzeć, bo widzów też zawsze wszystko tak interesuje. Cyk. Niesamowita ta gajka odbiegów. W Citroenie, w którym wczoraj byliśmy, widzieliście taką tu poduszną, taka jak jest w DS-ie 7, jak oglądaliśmy, a tu ta skrzynia, no po prostu jej nie ma, nie? Poza tym jest przekładnia biegów. Nie? No. I wszystko tak po prostu idzie w taką minimalistykę. Schowek ciekawy, drugi schowek, ładowanie kolejne, napoje. Tu też lekko wieje. To fajne, ale to się trzeba Daniela zapytać, bo to jest dla mnie masakra. Dobrze, okej, wychodzimy. Cyk. Gdzie jest klamka? Tu, zobaczcie, nawet jej nie widać.
Ona jest tak z... Nie? Mega w ogóle jest zadbane wykończenie jakby, obszycie tych wszystkich nitek. Bo widzicie, patrzcie, tu są niteczki. Nie wiem, czy to widać. A tu jest jakby nitka tak samo przeszyta jak tu, ale jeszcze jest poprzecznie, nie? Jakby tak jest w dwie strony. Daniel, pytanie. Oddaję kluczyk. Dzięki. Zachwycony jestem ogólnie. Ale powiedz mi tak, do czego jest jedna rzecz? Dobra. Bo to jest coś... Podchodzisz, się otwiera, zarąbiście, uwielbiam to. Tu jakaś karteczka wypadła. Od kluczyka. Dokładnie. Zobacz, to. O co chodzi? Odpalmy. No, odpalmy. Bo to jest coś... Przytrzymując. A, okej. Okay. Sterujemy sobie tym górnym ekranem. Okej. Okay. Dobra. I to jest po prostu, ale muszę przytrzymać. Tak. I wtedy i sobie... puszczając akceptujemy. I puszczam, jest akcept. Zamknij. Tak, anuluj. Syk. No, ale no po prostu tak jest intuicyjne. Bardzo mega. Intuicyjne. No. No i też nam ułatwi tutaj kontrolowanie tego całego systemu. Aha, ale się menu wtedy po prostu pokazuje główne. Bo tutaj nie mogę już po tym latać. Nie? Tu już ręką, ale żeby wejść sobie do menu, przytrzymuję, wchodzę sobie w media, rozumiem. Syk. I jestem w mediach, TOG FM. Jedyna rzecz, której jeszcze można w tym radiu słuchać, ale oczywiście to jest moje zdanie. Dobra. No okej. Okay. I znowu sobie wchodzę w klima. Syk. Włączono. Tutaj też to jest przeprodukcyjne, także tutaj no. Też nie wszystko jeszcze funkcjonuje. Jeszcze ten software może być nie do końca wgrany. Dokładnie tak. Dobra. Jakie tu mamy wersje silnikowe? Generalnie benzyna i hybryda, jest też diesel. Benzyna 1.2 130 koni, 1.6 180 i 225 koni. Do tego dochodzi nam hybryda 225 i diesel 1.5 130. Wszystkie w automacie. Wszystko jest w automacie. Tak. Okej. Okay. Najdroższa, rozumiem, hybryda będzie. Najdroższa hybryda, około 220 tysięcy. Najtaniej benzyna 1.3. 1.2. 1.2 130 koni. 130, ile gdzieś? Około 115, tak startuje cennik. 115 tysięcy? Serio? Tak startuje cennik. Tak startuje od 115 tysięcy, ale tak, żeby on już jakieś wyposażenie miał? 160 tysięcy i mamy fajną furę. 160 tysięcy w benzynie i mamy fajną furę. Tak. To co, skalkulujemy to, bo nas interesuje miesięczna rata wtedy w tym wypożyczeniu. W tym takim najmie. Tak najmie, dokładnie, dobra. Nie ma problemu. Lecimy zobaczyć. Benzynę skonfigurujmy, tą 1.3, 130 koni. Dobra. Tak? Dobrze pamiętam. 1.2, 130 koni. 1, dobra. W granicach 160 tysięcy, żeby to już nie było, wiesz. Dobra. Co bym chciał, żeby było? Na pewno wentylowane fotele. Fajną opcję. Tak. Będzie w tej cenie na pewno. Dobra. Telefon. No telefon to masz, to jest w standardzie. No bo to przez Bluetooth. No. Twojego nie połączysz, bo nie masz Bluetootha. Co nie mam? A tu jak? No pokaż, co ty masz za telefon. A ja nie wiem, co nie mam. Patrzcie teraz to. No tak. No to połączysz, a pokaż to drugie. Drugie to jest najważniejszy ten telefon. O, to. No to to. No, super. No, to nie ma. Ale to można rzucać, nic się nie dzieje. No, ale Bluetootha nie ma. Nie, najwyżej jest bez sensu, bo tego nie będzie używane. Dobra. Szklane tak? Tak, niech już będzie. Tak, niech będzie. 179 nam wyszło. 179 nam wyszło. Dobra, to odpuśćmy teraz te nagłośnienie. No, będzie 174, bo to nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy. Dobra. Przyberdak 4,5, jakbyśmy wyrzucili, to też coś tam spadnie, nie? Dobra, i będzie 170. No. Dobra, to zróbmy właśnie, już więcej nic nie wyrzucajmy. Ile teraz by nas kosztowała? 10% wpłaty, dobra. 3 lata najem, rata. Za bardzo z automatu? No to potem tą speckę przeczytam i potem mogę patrzeć. Teraz mniej więcej, bo mniej więcej mamy teraz kwotę tego Citroena, co oglądaliśmy. A jakiego tam oglądaliście? C5-krosa? Tego takiego największego suwa. C5-krosa. Dokładnie. Co masz na obiad? Co ci babcia zrobi? Dobry, kotkę z kanapy. Babcia ci zrobi, czy? Gdzie babcia zrobi? Aby babcia mi robiła, to ja bym umarł w głowie. Lakier metaliczny płatny, ok. Wykończenie wnętrza, opera. Aha. Tak, tapicera wrzuciłem z masażami, z wentylacją, z wszystkim, nie? Aha, i to jest wszystko w tym. Tak. Wykończenie wnętrza, opera, tak? Dwie pamięci, tak jak to jest dokładnie taki środek jak tutaj. Tak. No a jakby bez tych masaży to... Nie, tata, to już nie gadaj. To już lepiej jedźmy wtedy po Citroena, naprawdę. No, dobra. No właśnie. No dokładnie. No dobra. Tak, w kolorze. Aha, i wtedy jest dwukolorowy. Tak. A bym nie chciał, żeby był dwukolorowy. No to nie ma problemu. Dokładnie, bo to mi się nie podoba. Żeby był cały biały, nie? Okej. Okej, dobra, to na razie nic nie drukujmy. Tylko... Finansowanie zrobię od niższej kwoty. Dokładnie.
Rocznie 20 tysięcy wystarczy? 10. Bo to już stwierdziliśmy, 10. Bo babcia to ma takie trasy, wiesz, no, paznokcie, no, ale fryzjer. Ale może miała lepszy samochód, to nie wiem. To może będzie miała jeszcze na solarium. Może być jadolizm, nie, no może pojechać sobie Kuba do Europy, wymiesz sobie misia jakiegoś. Jakiego misia? No tam ma na pewno gdzieś. No a jak? No, babcia, na Tinderze. Przecież babcia prawda mi się pytała ostatnio, jak Tinderaz zrobić. A wiesz co to Tinder? Nie. Taki randkowy portal. No. No, widzisz, już zagrożony jest. Nie, jestem zagrożony, ja już tam nie muszę być zagrożony, bo już tam... Babcia mówi prawdę, jak się pomyli. Łyku! Łyku! Nie wierzę, dobra. Dwojeczkę trzeba liczyć. Dwa koła brutto. Tak jest. Tak jest. Trzy lata. Trzy lata. Co mamy w tej racie? Tylko najem. Tylko najem. Dokładnie. Serwisu tu nie mamy. Jeśli serwisy, to tak dwie stówki do raty musielibyśmy dożyć. Rozumiem. Ale pierwszy serwis po ilu mamy? Po roku. Albo 20 tysięcy. Co nas tam? No to będzie po roku. Mhm. No tak, bo tutaj przebiegu nie zrobimy. Dobrze. 2000 brutto i jeździmy takim nowym C4. Albo w tej cenie jakimkolwiek innym modelem. Mhm. Dokładnie. Dobrze. Ale jak jest z tymi przeglądami, z tymi oponami i to? Nie, tutaj nie mamy tego w cenie. Tu jeszcze nie. Dodatkowo byśmy musieli dołożyć. No jest drożej, no ale jeździsz, no tata, o klasę lepszym samochodem. No, klasę lepszym. No, marką no, premium. No, marką premium, no taka prawda. No, ale jeździsz po Puszczykowi. No co? To co? No i wozisz się pomału. No. Dobrze, Tanie, wszystko wiemy. Fajnie, że mogliśmy zobaczyć furę. Miło poznać szefa. Było również i trzymać się i dobrych interesów. No, dziękujemy bardzo, fajnie. Słuchajcie, dziadek jeszcze poszedł oglądać Peugeota. Ale ja chcę Peugeota pokazać osobno na odcinku, więc nie wjeżdżam z nim. No co, kolejny DS, kolejne auto premium. Bardzo ciekawe. Pojeździć nie mogliśmy jeszcze. Umówiliśmy się, że za miesiąc pojeździmy. Wizualnie mega. Rozwiązanie tego, że tym palcem się tam dotyka i jeździ po menu, całkiem ciekawe. No co tu dużo mówić. Kwestia gustu. Kto co lubi, kto co kocha. Wycenę wzięliśmy. Cały czas będziemy kminić. Co dla babci po paznokcie i nową fryzurę. Trzymajcie się, jutro o 18:00.